I yo, w tym filmie przedstawię Ci najlepszy oraz najszybszy sposób na to, aby odnaleźć wartościową dziewczynę. Jeżeli Cię to ciekawi, to obejrzyj ten filmik do końca, a zaufaj mi, nie pożałuję. Zanim jednak zaczniemy, możesz pewnie zapytać, ale po co mi dziewczyna? Ja jestem Sigma, lone wolf mentality, k**wa, nie? I spoko, jeśli wolisz jak na razie skupić się na sobie, to jak najbardziej pochwalam. W szczególności, jeżeli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z rozwojem osobistym. Bo prawda jest taka, że Twoje SMV najprawdopodobniej jest naprawdę niskie, przez co i tak nie byłbyś w stanie jak na razie przyciągnąć do siebie żadnej rzeczywiście wartościowej. Dziewczyny. Ale według mnie wciąż powinieneś obejrzeć ten film. Jako że dzięki całej tej wiedzy, którą Ci przekażę w tym filmie, byłem w stanie odnaleźć naprawdę zajebistą wartością dziewczynę, ale i również dzięki tej wiedzy byłem w stanie zaliczyć naprawdę zajebisty progres na swojej ścieżce rozwoju osobistego na każdym możliwym jej aspekcie. Dlatego obejrzyj ten filmik do końca tak czy siak, niezależnie od tego, czy na razie szukasz dziewczyny czy nie, bo po prostu cała ta wiedza naprawdę będzie dla Ciebie przydatna. Przez większość swojego życia nie miałem za bardzo szczęścia z dziewczynami. I pomimo tego, że kiedy byłem w podstawówce, to dziewczyny nie lubiły, bo uważały, że byłem słodki. To kiedy przyszedłem do technikum, sytuacja kompletnie się odwróciła. Nagle przestałem już być postrzegany jako warty uwagi i byłem dosłownie traktowany jak powietrze czyli jakbym w ogóle nie istniał. I było tak z prostego powodu. Byłem niskim, nieśmiałym chłopaczkiem, który bał się zagadać dosłownie do kogokolwiek. Jakby naprawdę moje social anxiety w pierwszej klasie technikum było ogromne. Dosłownie musiało minąć kilka w ogóle miesięcy, abym mi ja nawiązał jakikolwiek kontakt ze swoimi kolegami z klasy. A więc nie dostawałem żadnej atencji od kobiet, aż w końcu zacząłem trenować na siłce Udało mi się zbudować całkiem fajną formę i zaliczyłem wtedy swój tak zwany pierwszy glow-up. Co sprawiło, że zacząłem w końcu dostawać jakąś atencję od dziewczyn. Co oczywiście mnie cieszyło, jako że było to coś, na czym mi kiedyś tak bardzo zależało. Lecz znaczy problem był taki, że ja nie chciałem być wtedy w związku, więc sytuacja bardzo często była taka, że ja pisałem z kilkoma dziewczynami, umawiałem się z nimi, a potem i tak cała ta relacja kończyła się po kilku spotkaniach. Dla mnie uważałem, że jeżeli będę pisał z kilkoma dziewczynami naraz i będę się tym fleksować kolegą, to będą musiał, że jestem jakimś kupa playerem, no nie? Kupa babia, hazardista, tego typu rzeczy, no nie? A teraz jest mi za to nieziemsko wstyd i cieszę się, że już tak nie jestem. Poza tym to nie żaden flex, bo nie masz większość dziewczyn, z którymi się kiedyś umawiałem, nie było zbyt wartościowych. Wynikało to z tego, że ja również nie byłem zbyt wartościowy, ponieważ może i byłem atrakcyjny, ale. Tak naprawdę mój wygląd to była tylko jedyna sfera życia, w jakiej zaliczyłem wtedy progres. Marnowałem niesamowitą ilość czasu na umawianiu się z bezwartościowymi laskami, i mówię ci o tym, abyś po prostu nie popełnił tego samego błędu co ja kiedyś. Dlatego teraz już bez zbędnego przedłużania chciałbym Ci przedstawić najlepszy sposób na to, aby odnaleźć wartościową dziewczynę. Jest to sposób, o którym dowiedziałem się od Hamzy jakieś dwa lata temu i zaimplementowałem go do swojego życia i wiem, że działa. Dlatego zanim zejdziesz do komentarzy i napiszesz, że przestań kopiować Hamze, to zamknij kwa mordę i mnie wysłuchaj, dobra? Bo ta tak nauczyłem się tego od Hamzy i wiem, że to działa, bo zaimplementowałem to w swoje życie i odniosłem takie rezultaty, jak chciałem. Dlatego zamknij k***a morne i mnie posłuchaj, dobra? Oczywiście najlepszym sposobem na to, aby odnaleźć wartościową dziewczynę, to aby stać się wartościowym mężczyzną. Aczkolwiek, jeśli chcesz kiedyś przyciągnąć do siebie tą wartościową dziewczynę, to pierwszym krokiem do tego, aby tego dokonać, jest zdefiniowanie tego, kim dla Ciebie jest ta wartościowa dziewczyna. Bo u każdego ta definicja będzie się troszkę bardziej różni. Dlatego weź teraz kartkę i długopis, lub sobie notion czy jakieś notatniki i zadaj sobie Pytanie, jak wygląda Twoja wymarzona dziewczyna? Jaki jest jej wygląd? Jakie są jej cechy charakteru? Jakie są jej hobby? Dobrze się nad tym zastanów i wypisz wszystkie te cechy charakteru, które chcesz, aby miała Twoja wymarzona dziewczyna. Moja lista na przykład wyglądała w ten sposób. I jakimś trafem, zaraz po tym, jak ją rozpisałem, to kurwa w moim życiu pojawiła się dziewczyna, która dokładnie pasowała do wszystkich tych kurwa, cech charakteru. Nie wiem, czy to przypadek, ale tak było. <laughs> I nie chcę mówić, że to jest jakaś manifestacja czy coś, bo to nie jest kanał dla Zodiakar i tych wszystkich hamy umysłowych, ok? Ale jednak na logikę. Jeśli chcesz coś osiągnąć w życiu, to najpierw musisz wyraźnie zdefiniować to, czego tak naprawdę chcesz, bo inaczej nie będziesz w stanie rozpisać planu, który będzie ci w stanie pomóc tą rzecz osiągnąć. Tak jest z osiąganiem swoich celów i tak również i w tym przypadku. Dobra, a więc teraz już wiesz, jak wygląda twoja wymarzona dziewczyna, którą chcesz kiedyś do siebie przyciągnąć. Co teraz musisz zrobić, to postawić siebie w sytuacji i zastanowić się nad tym, jakiego faceta ona by chciała. Jakie są wartościowe cechy, które powinien on posiadać? Dosłownie wejdź w jej buty, stań się laską przez chwilę i zastanów się nad tym, czego ona by chciała. I oczywiście na tej liście muszą być takie rzeczy, jak na przykład to, że musi być przystojny i tak dalej. No nie, to normalne. Ale prawda jest taka, że wartościowej dziewczynie, takiej naprawdę wartościowej dziewczynie, bardziej będzie zależeć, na Twoich cechach charakteru i na tym, kim jesteś jako osoba, niżeli na Twoim wyglądzie. Pewnie już jakiś Black się zesrał w komentarzach i napisał, że dziewczyno zależy tylko na wyglądzie. I tak, tym bezwartościowym zależy tylko na wyglądzie. Ale taka szczerze wartościowa dziewczyna będzie wymagała od Ciebie troszeczkę więcej niż tylko to, abyś dobrze wyglądał. Dlatego zastanów się nad tym i wypisz wszystkie te cechy charakteru, które według Ciebie powinien mieć ten mężczyzna, który byłby w stanie ją wyrwać. Twoją wymarzoną dziewczynę. Moja lista na przykład wyglądała w ten sposób. Powód, dla którego to robimy, jest taki, że w ten sposób właśnie dowiedziałeś się, Jakim mężczyzną powinieneś się stać, aby przyciągnąć do siebie swoją wymarzoną dziewczynę? I wiele osób pewnie się w. I powie, że o, nigdy nie powinieneś robić niczego dla dziewczyn, z czym ja się nie zgodzę. Nie zgodzę się z tym z bardzo prostego powodu. Dlatego, że tak jak mówiliśmy wcześniej, aby przyciągnąć do siebie wartościową dziewczynę, musisz najpierw stać się wartościowym mężczyzną. I właśnie wszystkie te cechy charakteru, które Ty teraz wypisałeś, które będą w stanie przyciągnąć do ciebie tą wartościową dziewczynę, to są właśnie te cechy charakteru, które posiada wartościowy mężczyzna. Bo tak naprawdę, gdy się nad tym zastanowisz, no to jakie cechy charakteru by chciała ta wartościowa dziewczyna? Jakie cechy charakteru by chciała u swojego chłopaka? No na pewno to, żeby był charyzmatyczny, żeby był pełny siebie, żeby był stoikiem, żeby miał cel w życiu, żeby był zdyscyplinowany. I to wszystko to są cechy, które i tak każdy z nas przecież chce osiągnąć. I pewnie redpillowcy się teraz zestrali, i powiedzą, że o, nigdy nie powinieneś się przejmować tym, co dziewczyny myślą. Sigma, sigma, mentality. Ale prawda jest taka, że kobiety są dla nas motywacją, są dla nas inspiracją. I jeżeli nie jesteś w stanie się do tego przyznać, to tylko pokazuje, że masz małego fiutka i masz w związku z tym kompleksy. Bo oczywiście, że każdy z nas chce mieć atrakcyjną i kochającą partnerkę, ale z jakiegoś powodu niektórzy nie są w stanie się do tego... Przyznać. Nie wiem dlaczego. Tak jakby to był jakiś powód do dumy, że ty ku... przejmujesz się kobietami. Tak naprawdę to i tak się nimi przejmujesz i dobrze o tym wiesz. Jak po prostu chcesz zgrywać kozaka, którym nie jesteś. I tak każdy wie, że robisz to wszystko po to, aby przyciągnąć do siebie kiedyś najlepszą możliwie partnerkę, którą będziesz w stanie kiedyś założyć kochającą i świetną rodzinę. Jakby nie widzę w tym nic złego i nie widzę w tym żadnego powodu do wstydu. I nie, nie wiem dlaczego niektórzy. Tak myślę. Dzięki temu planowi, który ci przedstawiłem, będziesz w stanie uniknąć bezsensownych związków z bezwartościowymi szmulami. I pozwoli ci on również w przyszłości odnaleźć cudowną kobietę, z którą będziesz w stanie zbudować naprawdę świetny związek i dzięki któremu będziesz również w stanie zaliczyć większy progres na swojej ścieżce rozwoju osobistego. Nie musisz mi dziękować. Tępy chuju. <laughs> Nie, żartuję, kocham cię stary. <laughs> I to tyle. W opisie masz link do mojego Instagrama i do naszego servera Discord, gdzie znajduje się wiele więcej chłopaków takich jak ty, więc jeżeli chciałbyś ich poznać, to serdecznie cię tam zapraszam. I pamiętaj, szkoda życia nabycie bycie pizną. Pozdro.